Realizacja. Jedziemy do jednej z większych kopalń piachu w regionie Petersburga. Szukamy tego kamienia, choć szanse są raczej znikome. Ten kamień pojawił się na filmie propagandowym z mężczyzną w amerykańskim mundurze strzelającym do Koranu. Rozwalę to dziadostwo. Strzelał z rosyjskiego karabinu, a chodziło wyłącznie o zdyskredytowanie wojska amerykańskiego. Rozpoczynając wojnę informacyjną, Rosja użyła nowej broni. W 2013 roku fabryka troli zaczęła publikować fake newsy w mediach społecznościowych. Atakuje Stany Zjednoczone i Europę, by wzmóc podziały i nieufność. Jakim cudem Facebook nie połapał się, że spoty wyborcze opłacane w rublach pochodziły z Rosji? Fabryka troli atakuje także rosyjską opinię publiczną. Nie chcę, by dziennikarstwo opierało się na kłamstwach. Jeśli zaczniemy tworzyć fake newsy, stracimy zaufanie. W Rosji znacznie trudniej być dziennikarzem. Tu bowiem kojarzy się on z kłamcą, ale część rosyjskich dziennikarzy walczy. Opinii publicznej tłumaczymy, że rosyjska telewizja to lokalny Hollywood. Wszystko to bajka, od początku do końca. Fabryka troli. Nazywam się Andrzej Sosznikow. Jestem dziennikarzem śledczym. Mam 27 lat. Zajmuję się demaskowaniem fake newsów panoszących się po mediach. Strzelę z 20 metrów. Ten film fabryka troli wypuściła 11 września. Umyślnie wykorzystano datę zamachu. Jako pierwsze film wyemitowały państwowe serwisy informacyjne. Oficjalna siedziba wiadomości znajduje się na Sawuszkina 55 w Petersburgu. Pod tym samym adresem działa fabryka troli. Film ze strzelcem to ich robota. Przed przyjazdem tu sprawdziłem kilka nieczynnych kopalń. Te wybraliśmy z uwagi na kolor piachu. Na filmie, tak jak na zboczach wyrobiska, widać nietypowe szare warstwy. Tylko tu wydobywano szary piach. Od 2 godzin szukamy tego jednego kamienia. Ale jest ich tu zbyt wiele. Nie wykluczone jednak, że właśnie tu filmowali. Okolica, kolor piachu i kamienie na to właśnie wskazują. Ale nie mamy pewności. Z
Fabryka troli wypuszcza do sieci filmiki z kukiełkami, po czym publikuje je na fałszywych kontach w mediach społecznościowych. Trolle otrzymują zlecenia dotyczące treści i jedynie słusznego punktu widzenia. Produkują komentarze i filmy, prowadzą blogi i zakładają fora, by dezinformować i rozpuszczać nieprawdziwe wiadomości. Ben Nimmo. Zajmuje się propagandą w sieci z ramienia Atlantic Council. Fabryka troli ruszyła w 2011 roku na fali antyputinowskich protestów. Na ulice większych miast wyszli przeciwnicy reelekcji Putina. Debata przeniosła się do mediów społecznościowych i na fora internetowe. Tam właśnie organizowała się opozycja. Standardy dziennikarskie wymagają zachowania bezstronności i rzetelności. Kreml zrozumiał, że internet to niekontrolowana przestrzeń dla swobodnych opinii. Najczęściej zaś były one krytyczne wobec reelekcji Putina. Postanowiono więc ją przejąć i wpuścić do niej armię prokremlowskich troli. Każdy, kto poznał możliwości internetu, myśli, do czego by go tu jeszcze użyć. Na podstawie zostawionych w sieci dowodów można przeprowadzić dochodzenie. Internauci, bez względu na zamiary, pozostawiają wiele śladów. Ja je właśnie badam. Sztek bzdur. Gość imituje afroamerykański akcent. W istocie jego angielski jest gorszy od mojego. Już na pierwszy rzut oka widać, że to nie amerykański mundur, tylko bluza ze sklepu militarnego. Hełm też nie bojowy, tylko do base jumpingu. Syryjscy żołnierze napisali w sieci, co sądzą o tym filmie. Na każdego radykała działa on jak płachta na byka. Budzi skrajne emocje. Same bzdety. Trolle ciągle robiły sobie selfie. Na jednym z nich widniał człowiek podobny do aktora z filmu propagandowego. Przejrzałem cały, żeby znaleźć jedyny moment, w którym spojrzał w kamerę. Potem znalazłem jego konto. Zmierzyliśmy ucho i porównaliśmy je z twarzą. This is the guy.
To na pewno on. Szykując materiał, zasłońcie go, żeby nikt go nie nękał. Nie chcę, żeby zginął. Coś mu grozi? Owszem, z uwagi na rolę zleconą przez fabrykę, a to niebezpieczne miejsce. Troll Farm is a dangerous place. Nazywam się Roman Dobrochotow. Jestem naczelnym magazynu Insider, poświęconego śledztwom dziennikarskim. Nasz główny projekt nazywa się Anti-Fake. Badamy kremlowską propagandę i sztukę dezinformacji. Kto dzwoni do Leontiewa? Jedno z ciekawszych śledztw dotyczyło Rosjanki mieszkającej na stałe w Niemczech. Kobieta współpracowała z rosyjską telewizją państwową przy produkcji fake newsów. Fala uchodźców w Europie. Co myślą Niemcy? Co planuje Frau Merkel? Raport specjalny z Niemiec tylko na kanale Zvezda. Mąż kazał mi nosić gaz pieprzowy. Nie rozstaje się z tym. Kobieta pod fałszywym nazwiskiem na kanale należącym do Ministerstwa Obrony opowiadała o kryzysie w Niemczech. Za wszystkim mieli stać brudni imigranci. Rodzina Wiktorii Schmidt rozważa powrót do Rosji. Życie w Hanowerze podzieliła ona na okresy przed najazdem imigrantów i po. Pewna kobieta sprzątała mieszkanie imigrantów. Strach mówić, co ją spotkało. Zgwałcili ją i zabili. Ладно, то ты глянь, если там что-то интересное, то можно, в принципе. Дотарлись мы до ней. I podając się za pracowników telewizji, spytaliśmy o koszt nagrania, jak często tak pracuje i z którymi kanałami. Nagraliśmy rozmowę. Mówiła otwarcie, zapewne licząc na kolejne zlecenie. Jestem żoną Niemca, mieszkam tu od lat. Powiem, co chcecie. Zależy od ceny. Nie znam stawek. Naprowadzi nas pani? Zvezda zapłaciła 500 euro, a telewizja państwowa? Program pierwszy też 500. To cena rynkowa? Od 250 euro w górę. Władimir Putin chce pokazać, że sytuacja w Unii Europejskiej jest beznadziejna, zwłaszcza w kluczowych państwach, jak Niemcy, i że Europa przeżywa kryzys. Telewizja stara się przekonać wyborców, że Rosja nie jest wyjątkiem, bo wszystkie państwa mają kłopoty. Być może Europa jest nieco zamożniejsza, ale zmaga się ze znacznie poważniejszymi problemami. Kiedy nie udaje się pokazać, że w Rosji wszystko gra, to wmawia się obywatelom, że inni mają jeszcze gorzej. Staramy się tłumaczyć, że rosyjska telewizja to w istocie lokalny Hollywood.
Wszystko to bajka, od początku do końca. W rosyjskiej telewizji trudno znaleźć rzetelne informacje. Nie chodzi o fakty, lecz o zmyślony obraz, który rządzący chcą wryć w umysły wyborców. Teraz nakręcimy skrót informacji po rosyjsku. Projekt Stop Fake ruszył w 2014 roku, tuż po zajęciu Krymu przez Rosjan. Chcieliśmy odkłamywać informacje o Ukrainie. A planszet ujechał w komandirowku po projekt. That's good that we have fake news this time. Kolejna teoria spiskowa rosyjskich mediów. Tydzień temu wojska ukraińskie odbiły Słowiańsk. Jedna z uchodźczyń opowiedziała naszemu reporterowi o publicznej egzekucji. Trzyletniego chłopca w samej koszulce i bieliźnie przybili do deski jak Jezusa. Rzekomy świadek opowiedział rosyjskim dziennikarzom, że w Słowiańsku ukraińscy żołnierze ukrzyżowali chłopca. Jeden wbijał gwoździe, drugi go trzymał, a wszystko na oczach matki. Patrzyła, jak syn się wykrwawia. But nothing beside her words. Oprócz słownej relacji nie ma żadnych filmów ani zdjęć. A ponoć wydarzyło się to w centrum 100-tysięcznego miasta, więc raczej niewielkiego jak na Ukrainę. Po tych doniesieniach dziennikarze ruszyli do Słowiańska, by przed kamerami spytać mieszkańców, czy coś widzieli. Nikt o niczym nie słyszał. Przed dwoma dniami program Pierwszy informował, że w dniu odbicia miasta z rąk separatystów ukraińscy żołnierze zebrali na rynku kobiety i dzieci i że jedno zabili. Znają panie szczegóły? Nic się takiego nie stało. Nie zachowaliby się tak. Pań tu wtedy nie było. Nie, ale na pewno byśmy coś usłyszały. Całe miasto by gadało. Więc nie słyszały, panie. Mieszkamy niedaleko, na pewno byśmy się dowiedziały. Bzdury. To typowo kremlowska metoda propagandy i manipulacji. Ofiarą zawsze będzie dziecko albo inna Bogu ducha winna osoba. Opinia publiczna miała usłyszeć o ukraińskich sadystach. Od aneksji Krymu przez Rosję Ukrainę zalała fala dezinformacji i fake newsów. Rosja próbuje wpływać na sytuację na Ukrainie, dyskredytuje ją i usiłuje destabilizować, by nie pozwolić się jej rozwinąć gospodarczo i zablokować procesy demokratyczne mogące zbliżyć ją do Unii Europejskiej. Przed uruchomieniem projektu nie wiedzieliśmy, ile fake newsów krąży w mediach. Postanowiliśmy je odkłamywać, żeby ludzie sami poznali schemat działania troli. Staliśmy się swojego rodzaju archiwum. Od tego się zaczęło i tak działamy kolejny rok. Zmniejszmy logo. W latach 90. w Rosji działało wiele niezależnych od państwa redakcji i kanałów telewizyjnych.
Ale to się zmieniło. Teraz do niego należy większość mediów. Dzienniki promują jedynie słuszną linię. Dlatego to tak ważne, by opinia społeczna i środowisko dziennikarskie demaskowały kłamstwa kolegów po fachu. Rosja wojnę dezinformacyjną nasiliła po tragicznym zdarzeniu z 2014 roku na Ukrainie. W południe 17 lipca 2014 roku Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych wystartował z lotniska w Amsterdamie. Znajdująca się nad wschodnią Ukrainą maszyna o numerze rejsowym MH17 została zmieciona przez pocisk rakietowy systemu Buk. Samolot zniknął z radarów o 16:21 czasu miejscowego. Zginęło 298 cywili. Międzynarodowa Grupa Śledcza ustaliła, że samolot strącono rosyjskim pociskiem ziemia-powietrze. Śledczy przechwycili rozmowę telefoniczną Delfina. Nagranie ujawniono, licząc na jego identyfikację. W rozmowie padło nazwisko Nikołaj Fedorowicz. Zaczęliśmy od ustalenia liczby wysokich oficerów o tym nazwisku. Znaleźliśmy tylko jednego. Potrzebowaliśmy próbki głosu, by potwierdzić tożsamość. Zdołaliśmy się umówić na 15-minutowy wywiad. Roman Dobrochotow, magazyn Insider. Potem próbkę wysłaliśmy do laboratoriów w Ameryce i na Litwie. Na podstawie analizy obie instytucje potwierdziły, że to zapewne ta sama osoba. Told us with a very high likelihood that this is the same person. Im wcześniej, tym lepiej. Trzeba to zatuszować. Skoro nazwisko się zgadza, to na pewno on. Po opublikowaniu wywiadu generał wszystkiego się wyparł. Wraz z kolegami podejrzewamy, że generał Tkaczew odpowiada za sprowadzenie wyrzutni Buk z Rosji na Ukrainę. Bez udziału wysokich rangą oficerów byłoby to niemożliwe. Władimir Putin, jako zwierzchnik sił zbrojnych, ponosi pełną odpowiedzialność. Lecz za organizację przerzutu odpowiadają także wojskowi. Delfin, wspomniany na nagraniach rozmów przechwyconych po zestrzeleniu MH17, to zapewne generał Tkaczew. To on odpowiada za sprowadzenie wyrzutni na Ukrainę. W 2017 roku telewizja rosyjska przedstawiła zaskakującą teorię na temat zestrzelenia MH17. Pasażerowie mieli już nie żyć, zanim maszynę strącono. To już drugi stracony w ciągu kilku tygodni samolot malezyjskich linii lotniczych. Być może ci, którzy zginęli nad Ukrainą, zginęli po raz drugi, bo wciąż nie ustalono przyczyn tragedii. Chodziło o przekonanie opinii społecznej, że nigdy się nie dowiemy, dlaczego ten samolot spadł. Że istnieje zbyt wiele teorii. To stara sztuczka rosyjskiej szkoły propagandy. Wypuścić zasłonę dymną i dowodzić, że prawda nie istnieje. Że wszystko jest względne. W rezultacie fakty nie wychodzą na jaw. Śledczy badają obecnie próbki głosu.
W 2013 roku poprzez media społecznościowe skontaktowała się ze mną pewna kobieta. Chodziło o dziwną rozmowę kwalifikacyjną, którą odbyła. Pracodawca zadał jej jedno pytanie o stosunek do Kremla i do bieżącej sytuacji politycznej. Gdy odrzekła, że sprzeciwia się obecnej sytuacji, podziękowano jej, bo nie takich ludzi szukali. Poprosiłem ją o numer, z którego z nią rozmawiano. Podałem się za nauczyciela szukającego nowej pracy. Zaproszono mnie do fabryki troli. Biuro mieściło się w nowoczesnym budynku. Pracowałem jeden dzień. Publikowałem historie z kilku profilów. Musiałem udawać. Napisałem o tym artykuł, a dwa miesiące później pozyskałem kontakt. Ludmiła pracowała niespełna dwa miesiące. Już na początku zaznaczyła, że pragnie tę fabrykę zamknąć. Poprosiłem ją o jak najwięcej materiałów, aby lepiej poznać ich metody działania. Ludmiła Sawczuk, jedna z odważniejszych osób, jakie znam. Jako niezależna dziennikarka w roku 2015 przeniknęła do okrytej złą sławą rosyjskiej armii troli. Jak to działa? Ludzie ci całymi dniami wypisują nie tylko prokremlowskie komentarze, lecz także fake newsy i artykuły, bo w fabryce pracują również tak zwani dziennikarze. Wszyscy oni zajmują się produkcją filmików i demotywatorów. W ogóle nie znają ludzi, których chwalą albo oczerniają. W lutym 2015 zginął Borys Niemcow, krytyk Władimira Putina. Tuż po zabójstwie fabryka troli wypuściła informacje mające oczyścić Kreml z podejrzeń. Kilka minut po zabójstwie Borysa Niemcowa w mediach społecznościowych pojawiły się tysiące postów i komentarzy. Poznałam mechanizm od środka. Szefowie redakcji polecili nam pisać o tym, że władze nie mają z tym nic wspólnego, że to akcja wymierzona w Kreml i że to opozycja zabiła jednego ze swoich. Choć przeciętny troll nie wiedział nic o Niemcowie, to i tak wypisywał o nim koszmarne rzeczy. Nawet ci, którzy słyszeli o nim i o jego zasługach, szkalowali go w najlepsze. Co ciekawe, nawet starsi wiekiem go nie oszczędzali. Myślą jedno, ciszą drugie. To miało być jasne przesłanie i sygnał dla opozycji. Każdego można uciszyć. Такой, что теперь можно валить кого угодно. Przez półtora roku Olga pracowała jako troll pod pseudonimem Balalajka. Napisała ponad 1000 postów. Trolle to niepozorni ludzie, w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach. Normalni zjadacze chleba.
Nie pisaliśmy o niczym konkretnym. Głównie o sytuacji na Ukrainie, o strzelaninach, o wojnie, o Kijowie, o Poroszence, o zmianach w polityce, o Rosji i o gospodarce. A także o NATO, strzelaninach w Ameryce, o wszystkim, co przysparza kliknięć. Nie sądzę, bym zdradzała kraj. To była normalna praca, nic więcej. Nawet naczelny powtarzał, że to tylko robota. Płacili nam, a jeśli ktoś chciał odejść, droga wolna. Gdy zaczęłam ich demaskować, cały system obrócił się przeciwko mnie. Otrzymywałam pogróżki od anonimowych internautów, a głosy w telefonie pytały, czy się nie boję. Przecież mam dzieci. I w ogóle. Rozmówcy chcieli znać moje podróbki, a każda rozmowa kończyła się ostrzeżeniem, że za takie rzeczy ludzie giną. Nie lekceważyłam ostrzeżeń. W końcu spakowałam dzieci i wywiozłam do męża, by przywykły do życia bez mamy, jeśli coś mi się stanie. W takiej właśnie atmosferze bytują ludzie, którzy odważyli się na podobny krok. Do 2014 roku wiodłam spokojne życie. Potem skupiłam się na zjawisku trollowania w mediach społecznościowych. Trudno było się z panią skontaktować. Nie odpisywała pani na maile, ale łatwo zrozumieć dlaczego. Zalała panią fala hejtu. Otrzymuje pani pogróżki. Ale w końcu się udało. Specjalizuję się w rosyjskiej propagandzie, wojnie informacyjnej i radykalizmie. Opowiem, co mnie spotkało, gdy w 2014 roku zaczęłam badać problematykę rosyjskiej wojny informacyjnej. Niemal natychmiast stałam się celem ataków troli internetowych oraz rosyjskiej i międzynarodowej kampanii fake newsowej. Do internetu wyciekły moje dane, numer telefonu, adres mailowy. Spotkałam się z ogromnym hejtem SMS-owym i mailowym ze strony zwykłych Rosjan oraz troli. Ktoś dzwoniący z ukraińskiego numeru strzelał z pistoletu albo puścił w tle odgłosy strzałów. Anonimowe osoby umieściły w sieci piosenkę o mnie. Anonymous identities produced a song about me. Film ukazał się w ramach kampanii w mediach społecznościowych. Conducted on social media. Także Facebook dorzucił swoje 5 groszy, sprzedając twórcom możliwość wyświetlania szkalujących mnie postów. W starych aktach sądowych odszukali, że 15 lat temu ukarano mnie 300 euro za posiadanie narkotyków. Skontaktowali się z pracodawcą, żeby spytać, dlaczego zatrudnia narkomanów. If you are
Każdy, kto się odważy w sieci skrytykować Kreml, staje się obiektem ataków troli internetowych i prześladowań. Cała fabryka kłamstw bierze się za delikwenta. Wiosną 2015 otrzymałam niepokojący SMS. Ktoś podszywał się pod mojego nieżyjącego od 20 lat ojca. Pretended to be my father, who at that time had been dead for 20 years. Rozumiem ryzyko, ale wystarczy na siebie uważać. It's not so problematic. How can you? Tylko jak? Cautious way of life. Żyć przezornie. I think. Nigdy nie otwieram drzwi, jeśli się nikogo nie spodziewam. Just because I'm not expecting anyone. Never. Ten, kto chce wpaść i pogadać, dzwoni. Nie odbieram telefonów od nieznanych numerów. W tej branży trzeba się mieć na baczności. To wkalkulowane ryzyko. Jak się zachował pracodawca? Jak zawodowiec? Gdybym mu nie ufała, nie byłoby mnie tam. Kiedy człowiek balansuje na krawędzi, musi wiedzieć, że ma za sobą rzetelnego pracodawcę. Demaskowanie fake newsów to dziś największe wyzwanie dla rosyjskich dziennikarzy. Dziś bowiem rząd cenzuruje cały przekaz. Do opinii publicznej nie docierają prawdziwe dane o sytuacji w kraju i na świecie. Dziennikarze pragnący tłumaczyć oraz informować zostają cenzurowani, zastraszani, a czasem likwidowani. Mimo to, to nasze zadanie, by obnażać rosyjską politykę. W Nowy Rok w programie informacyjnym jednego z kanałów rosyjskiej telewizji państwowej usłyszałem, że w batalionie Azow ukraińskiej armii służą członkowie ISIS. W szeregi ukraińskiej armii wstąpili członkowie Państwa Islamskiego. Dowody zebrali hakerzy, którzy włamali się do smartfona jednego z bojowników. Świat się miał dowiedzieć, że Ukraińcy sprzymierzyli się z ISIS przeciwko Rosji. To stek bzdur, dlatego postanowiłem dotrzeć do tych ludzi lub chociaż do miejsca, w którym powstało to nagranie. Pozdrowienia z Noworosji. Moją uwagę zwróciła rolka taśmy klejącej. Leży na podłodze, prawie niewidoczna. Z bliska jednak dostrzeżemy logo producenta. Postanowiłem go odszukać. Po wielogodzinnym śledztwie zdołałem namierzyć sklep internetowy firmy z Podolska. Byłem pewien, że to właściwy trop. Wystarczyło znaleźć fabrykę, w której powstał film. Założyłem, że jego twórcy nakręcili go w Podolsku i tam kupili taśmę. To zdjęcia budynku, którego szukamy.
Typowa radziecka hala przemysłowa. Dlatego tak trudno ją namierzyć. Od pozostałych różni się jedynie detalami. Ta z nagrania ma charakterystyczne metalowe ramy okienne. Dokładnie takie jak te. Nie ma natomiast takich małych okien. Niestety, to nie ta. Nie sądziłem, że odszukanie tej właściwej zajmie niemal rok. Wróciłem do analizy filmu. Tym razem skupiłem się na nieistotnych szczegółach. Na ujęciu za oknem widać wzniesienie. A tam, gdzie hałdy, tam i kopalnie. Największy zaś region wydobywczy państw byłego Związku Radzieckiego to Donieck, kontrolowane obecnie przez Rosję. Tam właśnie znalazłem ponad 30 sztucznych gór. Sprawdzając jedną po drugiej, oto gdzie dotarłem. Tego miejsca szukałem. Są nawet niewielkie drzwi, takie same jak na filmie. And it appears there, a small door. Isn't it beautiful? Czy to nie piękne? Dotarłem do poprzedniego właściciela hali. Mieściło się w niej Muzeum Sztuki, jedno z większych w Europie Wschodniej. Przesłał mi także zdjęcie sprzed wojny. Na nim oparłem dalsze śledztwo. For the illustration of my investigation, you can see widać te same instalacje, okna, podłogę, dach. On the top of my material. To właśnie to miejsce. Spędziłem tak wiele godzin, porównując wnętrze muzeum ze zniszczoną halą przemysłową. After the war. Dlaczego taki film powstał na terytorium kontrolowanym przez Rosjan? Skoro świat zachodni próbował wpłynąć na konflikt na Ukrainie, być może separatyści chcieli pokazać Ameryce i Europie, że nie należy finansować Ukrainy. Ta bowiem brata się z ISIS, a to już jeden krok do serii zamachów. Kłamstwo. Ukraina nie wspiera ISIS ani nie ma żadnego związku z zamachami terrorystycznymi w Europie. Takbir! Alakam! Takbir! Sprawdziłem, gdzie pojawiły się filmiki. Dwa kanały telewizji państwowej pokazały je w serwisach informacyjnych. Miliony faszystów w ukraińskich szeregach. To zdjęcia z obozu szkoleniowego, w którym bojownicy ćwiczą zamachy w Europie. Śledztwo trwało rok. W tym czasie tropiłem autorów filmu i szukałem miejsca, w którym powstał. Ale udało mi się. W 2014 roku Fabryka Trolli powołała sekcję amerykańską, mającą zasiać nieufność w społeczeństwie i wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. W
W sekcji amerykańskiej pracowało 90 osób. Tłumaczy, autorów newsów i analityków. Nazywam się Andrzej Zacharow. Jestem reporterem magazynu RBK. Specjalizuję się w śledztwach. Poprzedniej wiosny prowadziliśmy jedno dotyczące fabryki troli. Wykryliśmy szereg udanych ataków na Stany Zjednoczone w postaci liczby polubień i udostępnień. Prowokujące treści miały na celu wywołanie napięć za oceanem. Już we wrześniu 2014 roku, czyli dwa lata przed wyborami 2016, rosyjska fabryka działała pełną parą. Umieszczali w internecie filmy, memy, edytowali strony Wikipedii. Twórcy konta podszywającego się pod aktywistów Black Lives Matter głosili poglądy od prawa do lewa, żeby trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Działali profesjonalnie. Szukali słabych punktów i tam atakowali. Pracowałem w sekcji amerykańskiej. 90% treści dotyczyło polityki. Mieliśmy najwięcej roboty. Alan Barkajew pracował w fabryce troli w Petersburgu od listopada 2014 do kwietnia 2015. Podawałem się za chłoporobotnika z Kentucky albo za białego mieszkańca Minnesoty, harującego na podatki. To znowu za Nowojorczyka piszącego slangiem czarnoskórych. Widziałem ten film z Afroamerykaninem, który okazał się Afrykańczykiem przebranym za amerykańskiego żołnierza strzelającego do Koranu. Potem usłyszałem, że to był nasz pomysł. Co z tego, że nic się nie zgadzało, nawet mundur. Zapłacili jakiemuś czarnoskóremu i nakręcili film. To miał być hit internetu. Grunt to wywołać zamieszanie. Czy to fake newsami, czy dyskusją na forach. Cel uświęcał środki. Posty to na ogół szokujące zdjęcia opatrzone krótkimi tekstami albo pytaniami typu: chcesz, by zostali Amerykanami? Bo tak się stanie. Piszesz, że tam, na przykład, ty chcesz, żeby oni stali Amerykanami? I w Sekulborosie oni использовали. Na stronach poświęconych problemowi nielegalnych imigrantów umieszczali fotografie Meksykanów. To książkowe działanie, jak przeniknąć do świadomości społecznej. Trole tworzyły narrację, że wybory 2016 roku zostaną ustawione pod Hillary Clinton. Oszustwo to najpewniejsza droga do zwycięstwa. Od początku 2016 roku przeczuwaliśmy, że Kreml prowadzi kampanię przeciwko niej. Było to widać po stronniczych materiałach w rosyjskiej telewizji państwowej. Przeglądając konto Tennessee GOP, znajdziemy wiele patriotycznych treści i coraz więcej agresywnych postów przeciwko Clinton.
Kiedy Twitter zamknął konto, członkowie skrajnej prawicy zażądali wyjaśnień do decyzji o zamknięciu konta członka ich grupy. Fabryka troli przez przypadek odkryła, jak organizować spotkania i demonstracje w Ameryce. Zaczęło się od kamery ulicznej i darmowych hot dogów. Trole z Petersburga przeprowadziły eksperyment. W Nowym Jorku znaleźli otwartą kamerę internetową i poprzez Facebook zorganizowali event. Danego dnia, o danej godzinie, można było dostać darmowego hot-doga. I czekali, czy się ktoś pojawi. Sukces uzmysłowił im, że nie ruszając się z Petersburga, mogą skrzykiwać podobne akcje w całej Ameryce. Dla nich to była zabawa, ale dawała do myślenia, bo co jeszcze można w ten sposób zorganizować? Trole kontaktowały się z Amerykanami przez cały 2016 rok. Chodziło o głosy dla Donalda Trumpa. Fabryka docierała do aktywistów. Pewien Teksańczyk okazał się wyjątkowo pożyteczny. Doradził on, by skupili się na tak zwanych stanach fioletowych, czyli na niezdecydowanych, w tym także na Florydzie. Nie przez przypadek fabryka troli na cel wzięła właśnie ten stan. Twórcy konta Being Patriotic zorganizowali blisko 20 kampanii wspierających Trumpa. Akcji w поддержку Trumpa w Florydzie. Wystarczyło założyć konta, by za ich pomocą dotrzeć do Amerykanów. Jeden z największych dramatów 2016 roku to to, że nikt nie skojarzył widocznych gołym okiem faktów. W lutym 2017 roku Senat USA powołał komisję do zbadania rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie. Facebook, Google i Twitter miały ujawnić, jak trole wykorzystywały ich platformy. Heart of Texas Group. 21 maja 2016 roku grupa Heart of Texas zorganizowała spotkanie przed Centrum Islamskim w Houston, by sprzeciwić się islamizacji Teksasu. Zjednoczeni muzułmanie Ameryki zwołali wiec pod hasłem „Ocalić islamską wiedzę” w tym samym miejscu i czasie. Nikt się nie domyślił, że było to działanie rosyjskich troli dążących do spolaryzowania amerykańskiego społeczeństwa. Założenie kont dwóch antagonistycznych grup, które same opłacały spoty, kosztowało Rosję $200. Panie Stretch, twierdzi pan, że Facebook łączy ludzi. Zawiedliście na całej linii. W kwietniu 2014 roku zdecydowano, że trole wpłyną na wybory w 2016. 2,5 roku to szmat czasu. Co do wyborów w Wielkiej Brytanii w 2017, trole włączyły się 1,5 miesiąca wcześniej. We Francji, na wczesnym etapie kampanii, sztab Macrona przyznał, że stali się celem troli i hakerów, a wszystko wskazuje na działania Moskwy. Sztab Clinton działał zbyt ospale. Ameryka wpadła w sidła rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej. Większość wyborców, przekonana, że Hillary i tak wygra, zignorowała ostrzeżenia. Rosyjskie trole bez przeszkód sączyły propagandę. Czy Chiny próbowały wpłynąć na amerykańskie wybory? Nie słyszałem. A Turkmenistan? Nie słyszałem. Jakim cudem
Facebook, chwalący się zdolnością przetwarzania miliardów jednostek danych, nie połapał się, że spoty wyborcze opłacane w rublach pochodziły z Rosji. To zaledwie dwie jednostki danych. Czas pokazał, że przeoczyliśmy pewne sygnały. Nie potraficie skojarzyć rubli z kampanią wyborczą? Bo to zawsze źle wróży. Staramy się na bieżąco monitorować nadużycia. To następnym razem włączcie myślenie. Komisja ustaliła, że 80 tysięcy wpisów umieszczonych na Facebooku przez rosyjskie trolle dotarło do 126 milionów Amerykanów. Posty na Instagramie przeczytało 20 milionów Amerykanów, a 1 400 000 tweetów pochodziło z kont rosyjskich trolli. W lutym 2018 roku 13 rosyjskich trolli oskarżono o próbę ingerencji w ustrój Stanów Zjednoczonych. Akt oskarżenia to przestroga, że ludzie nie zawsze są tacy, za jakich się podają. Rosyjskie trolle chciały spolaryzować społeczeństwo i podkopać naszą wiarę w demokrację. Ale nie zdołają. Jest kiepsko i będzie coraz gorzej. Jako politolog rozumiem, być może lepiej od innych, procesy dochodzenia do demokracji. Dlatego czuję się odpowiedzialny, by tłumaczyć, co w tym kraju należy zmienić. Musimy próbować. Jeśli przegramy, będziemy mogli przynajmniej powiedzieć, że się staraliśmy. Rosyjska fabryka troli wciąż operuje z Petersburga. I choć nie ma stałej siedziby, nadal jest potrzebna Kremlowi i pozostaje na jego usługach. Wypuszczane przez nią treści stają się coraz bardziej agresywne, a ich jakość coraz wyższa. Podejrzewam, że my, dziennikarze śledczy, uczymy troli, jak się chronić i jak prowadzić skuteczną kampanię dezinformacyjną. Kiedy fabryka zaczynała w 2013 roku, bez trudu ich demaskowaliśmy. Jak na dłoni było widać, które informacje to zwykłe trollowanie. Dziś są znacznie sprytniejsi. Nawet jeśli ich wypunktujemy, nie potrafimy udowodnić, że to ich robota, bo stają się coraz bardziej agresywni. Wnętrze fabryki troli wykonano na potrzeby filmu. Ani Zwiezda, ani program pierwszy rosyjskiej telewizji nie odniosły się do zarzutów emitowania sfabrykowanych materiałów. Nikołaj Fedorowicz Tkaczew nie rozmawia o związkach z zestrzeleniem samolotu MH17. Wiktoria Schmidt nie odniosła się do pytania o materiał dla kanału Zwiezda. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Łukasz Migacz. Czytał Jarek Łukomski.